found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. Kochani, bardzo ważny przekaz. Na 1000%, na 100% nie mam żadnych wątpliwości. Marta została porwana i zmuszona i zatrzymana w szpitalu psychiatrycznym i siłą tam przebywa. Zmuszają ją, podawają jej na siłę trujące leki, które mają na celu zrobienie z niej wariatki, zombie i rośliny, żeby straciła totalnie swoje dary, swoje światło i żeby ją oddzielić ode mnie. Za tym wszystkim na 1000% stoi jej były mąż, który już od dawna ją prześladuje i mam nagrania, które za chwileczkę wrzucę tutaj na TikToka. Nagrania, gdzie Grzegorz jasno mówi, że cię zniszczę, że zrobię z ciebie wariatkę, że skończysz tak jak twoja matka. Mamy Marta kiedyś po prostu zmarła właśnie w tym szpitalu. Była również zatruwana 20 lat temu i historia się powtarza i chcą z Marty na siłę zrobić wariatkę tylko i wyłącznie dlatego, że zapragnęła zostawić kata męża, który ją prześladował psychicznie przez wiele miesięcy i lat. Nagłaśniam tą sprawę na cały świat. Za chwileczkę wypłyną nagrania, jak mąż szantażował i groził żonie. W tej chwili jadę na komisariat policji zgłosić byłego partnera męża, że groził jej, że zamknie ją w szpitalu psychiatrycznym i że zniszczy jej życie. I właśnie to czyni na waszych oczach, gdzie ja wszystko jasno ujawniam i głośno o tym będę mówił, krzyczał, walczył i wszystkie grupy ludzi świadomych, liczące tysiące osób, już to wszystko działają, nagłaśniają, a ja po prostu mówię o tym nam na bieżąco. Nie jest moim celem żadna popularność ani rozgłos, tylko bardzo kocham Martę. Ostatnie chwile, ostatnie tygodnie ze mną spędziła całe dnie i całe noce w szczęściu, w radości, w uśmiechu. Nakłamano i zmuszono ją do pobytu w miejscu za kratami z psychicznymi chorymi ludźmi, niebezpiecznymi, którzy po prostu, to jest po prostu nie do wiary, co się tam dzieje. Dzwoniłem do pana Grzegorza, oczywiście rozłączył się. Dzieci zostały Marty zmanipulowane, również nakłamały lekarzom, że Marta się chciała zabić. Prawdopodobnie teraz będę ja niszczony przez pana Grzegorza. Jestem tego pewien na 100%. Także kochani, spodziewajcie się wielkich skandali, wielkich afer i wielkiego rozgłosu, a ja będę wszystko publicznie jechał po całości. I tak mnie obgadywaliście, i tak mnie śledziliście, i tak żyliście moim życiem. No teraz będziecie żyli jeszcze bardziej, a ja nie pozwolę Marty zgnoić, skrzywdzić i truć. Wzywam wszystkich lekarzy z Szpitala Uniwersyteckiego Szpital Psychiatryczny w Lublinie, Mieczysława Kaczyńskiego, oddział 7. Lekarz, który prowadzi Martę, truje ją lekami na siłę, pomimo że Marta odmówiła leczenia, chcę ją siłą leczyć i truć, gdzie prawo jest takie, że nie ma prawa ludzi zmuszać do przyjmowania trucizny i leków. Udostępniajcie to, to jest bardzo ważne. Moja dziewczyna jest w niebezpieczeństwie, chcą ją wykończyć i były mąż również. Kochani, udostępniajcie, gdzie się da. Miłością, a w miłości, dla miłości. Właśnie jestem w kosmicznym statku, tutaj na Ziemi podróżują ze sterami statku. Siedzi plejadejska bogini. No, o, światło! Zobacz. No. Widzicie, kochani? Tak pięknie. No, wysyłamy wam kosmiczne.
wibracja pozarynkowej miłości i w ogóle tylko miłość się liczy. Love, love, devotion.